Witajcie, cześć! Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Niepranyka, gdzie gramy sobie w Hearthstone'a, projekt Hukatomba, Laboratorium Wyzwań, Przetrwanie, część czwarta. Bardzo mocno nam się podniósł poziom trudności, więc spodziewam się, że będzie jeszcze trudniej. Staj na znaku X, po co od tak bez powodu? Oczywiście, na pewno na znaku X jest jakaś pułapka i podstęp. Kangur, krysztalista! Przesłałem o specjalną, inna ikonka znowu, ale podejrzewam, że będzie to samo. Tak jest. Laserowe, rzecz jasna. Przetestujesz teraz mój najnowszy laser. Olśniewający wynalazek. Uuu! To kosztuje 9? Okej. Okay. To będzie full zdrowia, tylko że taki trochę oszukany. Ale myślę, że on zadaje po prostu max minus 1. Jako by definition, tak jest. Więc jest to trochę oszukany. Tak tylko mówię. Jest tylko 5 tych zegarek, więc powinno być szybko, prawda? A teraz trochę podkręcimy trudność. To jest piękne, to jest piękne. Czy ja potrzebuję to? Tak, bo chcę mi dać prowokację. Kradzież życia znaczy się. Zacznijmy od tego. Mam jeszcze 6 punktów many. Nie jestem w stanie zagrać tego wystarczająco dobrze, więc zagram to w ten sposób. Ziomal wraca. Jak przyzwę tego ziomka, to ten zginie. Tylko pytanie, czy ja już chcę to robić, czy ja nie chcę tego czasem... Nie, ja chcę więcej... Chcę więcej kradzieży życia chyba. No zobaczmy. Muszę policzyć, ile ataków jestem w stanie przeżyć. Bo ci już są na piątkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 25 się wleczę, za mało. Jak zrobię to, to ten dostanie szóstkę i ja się wyleczę za 21. Też za mało. Niestety za mało. Po prostu się za silni mi histronicy zrobili. Oh wait! Trzech mnie zaatakowało. Może trzeba było to zagrać? No bo teraz ten... No może trzeba było to zagrać. Za silni się oni zrobili. Mam wrażenie. Tym razem ci się powiedzie. Plus 2, plus 2. No nie muszę zacząć od tego. Tylko pytanie. Okej, okay, zróbmy tak. I zróbmy jednak tak. Ja chcę, żeby on miał dużo punktów zdrowia. A, to się i tak wszystko przesuwa. Okej, okay, to mi nie wyszło. To mi nie wyszło, moi drodzy. Ale mógłbym teraz tą zagrać, jedną. Następny tur zagrać tego. Wylecz mnie za 6. Ten dopiero spowoduje, że się wyleczymy. Tu dwóch wystarczy, żeby go zabić. I mam 7. Jak zagram ją, to wyleczę się za 10. Jak zagram tego... Zagramy wszystkie karty? No tu są dwa ataki. To będzie 7-7.
7 to jest 21, to jest 28, to jest za mało. Jak zagram tego ziomka, to on mnie wyleczy za 15, a tam mnie wyleczy za 10. To jest wystarczająco, nie? To jest 25. Tak jest. Pięć. I dyszka z tej pani. Rozświetlę twą ścieżkę. Bardzo dobrze. Czasem mniej znaczy więcej. Z tego prosty wniosek. Mniej punktów ataku jest lepsze niż więcej punktów ataku. Bo więcej ci stronnicy przeżywają. Jaraxxusa chcę dostać. Powiedzmy sobie szczerze. A trochę mi się nie podoba ten ziomek akurat. To za 6, ale po co ja chcę? Muszę zobaczyć, co ja chcę zrobić. Tego chcę zagrać, żeby zginął ten ziomek. Nie mam jak dobrać karty, więc to mi nie pasuje. Mam jak dobrać karty. To jest właśnie rozwiązanie. Tak. Został mu jeden. Jak przejmę tego ziomka... Nie, muszę... To muszę zagrać tu. Czy tu? Tu. Bo ja potrzebuję tym zrobić to. Tak. Czyli tym wyciszamy tego ziomka. Tym kradniemy tego ziomka. Tym zabijamy tego ziomka. Zmieni koszt na 5, więc mam nadzieję, że to mi nie zwiększy kosztu tej karty. No 6 dia! Zostałem oszukany. Oficjalnie mówię, że zostałem oszukany. Muszę się pozbyć obydwu tych drani. Okej. Good to know. Odrobina refleksji może rzucić światło na dotychczasowe błędy. Tak naprawdę nie mogę tego zabić. Muszę zabić tego albo tego ziomka. Na dzień dobry. Tylko że jak ten ma zginąć? On nie zginie inaczej. A jak on ma zginąć? A on nie zginie. On musi tam wejść. Alternatywnie, no dobra, mógłby tu zaatakować. I wtedy to jeden po stole pójdzie trochę taniej. Że nie jestem w stanie dojść do tego, żeby zabić tę wieżyczkę strażniczą. Musi być wrogi. Nie jestem w stanie zabić tej wieżyczki strażniczej w tej chwili. W takim układzie. Jest kilka opcji, bo jeszcze zamiast dobierania tego z pogrzebania i tego, mógłbym przejąć kontrolę nad nim i zrobić to. To jest alternatywne rozwiązanie. Zobaczmy, jak ono jest bardzo viable. Mam nadzieję, że spłynęło na ciebie oświecenie.
6 i 6. Jak zrobię to, to będzie 4 i 6. To jest 8 razy. Więc jestem w stanie wtedy, jak tego ukradnę, muszę w tej samej sytuacji go ukraść. Czyli muszę się tego pozbyć jednak drania. Prędzej. I wtedy moje zaklęcia będą kosztować 0. Więc to jest chyba dobry deal. A to teraz kosztuje 4. To kosztuje 6. Boom. To kosztuje 6 przez tego drania. To będzie kosztować 4. O! Sympatycznie. Zapominam, że ten gość atakuje. To jest taka nietypowa bardzo mechanika. Jest wprawdzie jeden stronnik, który ma taki sam mechanizm, ale jest to nietypowa mechanika. Jest to bardzo nietypowa mechanika. Sylvana. Sylvany nie chcemy. Po co mi ta karta? Wszystko staje się jasne. Wybierz stronika, zniszcz wybranego stronika. Po co? Jestem w stanie gościa sklonować po przejęciu kontroli nad nim. Czyli plan jest taki: niszczę Sylwanę, przejmuję tego ziomka, wrzucam sześcian na tego ziomka, żeby... Nie patrz prosto w laser. Jeszcze to robię. 4, 5, okej. Czyli to. A jak ja odzyskam manę? Tym. To jest za 8. Jeszcze mogę to za 1 zrobić. Póki jestem przy tym. Muszę trochę więcej zdrowia odzyskać. To się opłaci. To się okaże. Muszę wszystko zrobić. A, nie muszę tego robić. Tylko jestem trochę na wykończeniu. Bo z tego chcemy uzyskać dwóch ziomków. To jest za mało. To jest 2 za 2, to nic nie robi. To jest za mało. O, i nawet mi nie pozwoli tego zagrać, żeby było śmieszniej. Żeby było śmieszniej. Poczekaj, przez ciebie wyświetlę. Potrzebuję to. A może mam tego namnożyć? Ale po co mam tego namnażać? Bo będzie tańsze? To przyzywa dwie... Przyzywa. Słowo klucz. Przyzywa dwie kopie. Więc jak zagram to, to i zniszczę tego... I zniszczę go z powrotem. Tak, tak. To chyba trzeba tak zrobić. To
chyba trzeba tak zrobić. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Mogę zignorować Sylwany, zignorować tego Medibota. Zignorować te wszystkie piękne karty. Wpadłem w tą pułapkę oczywiście, bo to aż kuszące było, żeby nie wykorzystać tych kart, ale nie, nie potrzeba. Kuszenie demonów. Wszystko nie tak. Doprawdy promieniejesz po trafieniu laserem. Mam Jaraxxusa. I fajnie. To jest straszne. To zadaje 3 po stole. Ja, czy jestem jak w stanie dobrać kartę? Jestem jak w stanie dobrać kartę. Dobra, myślę, że tu akurat nie mam co kombinować. Problem jest taki, że brakuje mi innego punktu many na tą kombinację. To i to? Zamiast dobierania za to? Ta. Tylko, że nie będę miał many. To jest demon, to jest demon. Na pewno chcemy to zagrać. Teraz mogę to zagrać, ale to jest niepotrzebne zupełnie. To? Żeby zabić jednego z nich? To jest 9 punktów zdrowia. Tylko, że Jaraxxus kosztuje 13. Czyli ja muszę zabić tamtych ziomków. Dzień dobry. Więc to wcale nie jest taka głupia karta w tej chwili. To mogę zagrać oczywiście. To mogę zagrać. Odzyskujemy zdrowie. To mogę zagrać. Odzyskujemy... Jak to się stało? A, bo mam 13 punktów zdrowia! A nie kryształy many. Proste! Blokada, blokada mentalna. Pięknie. Bardzo podchwytliwe. Bardzo podchwytliwe, ale to przez to, że się zmienia... Okej, okay, cieszę się niezmiernie. Bo się zmienia... semantyka punktów many. Nie kryształy many, a punkty zdrowia są ważne. Więc dlatego było to... bardziej skomplikowane. Powiedziałbym. No ale udało się, słuchajcie, więc mam nadzieję, że wam się również udało. Jeśli nie, to zajrzyjcie oczywiście do tego odcinka, żeby się posiłkować informacjami. W tym odcinku to wszystko. Zakończyliśmy skrzydło przetrwania, co powoduje, że zostały nam jeszcze 4 odcinki, które zobaczycie następnego dnia w tajnym laboratorium. Myślę, że to będą najtrudniejsze zagadki. Bardzo trudne zagadki, więc będą to pewnie bardzo długie odcinki. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak sobie będę z tym radził. W tym odcinku to już naprawdę tyle, więc zostawcie komentarz, jak wy sobie poradziliście z całą serią tych zagadek. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco i oczywiście zachęcam do oglądania dalej. Na razie.